Dzień dobry, Wiktor Widas z tej strony, sparringpartner.pl. A to rozmowa numer dwa, bo pierwszą tak popsułem. Co zrobić? No nie. A ze mną mistrz Polski Konrad Kozubowski, dzień dobry. No cześć. Więc powtarzamy to wszystko jeszcze raz, zrobimy to lepiej. Konrad, wystartowałeś na poważnym turnieju po długiej przerwie. Mhm. Jak długa to była przerwa? No tak myślę około 3 lata, coś takiego. No ale ta przerwa, tak jak już też zdążyliśmy powiedzieć, nie była spowodowana tym, że miałeś taki plan, że a dobra, znudziło mi się. Nie, no zdrowie przede wszystkim, tak jak też już mówiłem. Miałem sporo kontuzji, to jednak mój sposób trenowania, zawsze byłem ciężko pracującym zawodnikiem. I tak samo walczyłem dość eksplozywnie i machałem sporo tymi nogami i tych kontuzji się naprawdę nawarstwiło. I no niestety byłem w momencie, w którym moje czy biodra, czy kolana, stawy skokowe już były w takim stanie, że musiałem sobie zrobić przerwę, a nawet wtedy powiedziałem, że raczej to już jest taki koniec, ale powiedziałem to sobie, nie? I no w tym sezonie jednak po takiej przerwie, nie wiem, pracując tak bez żadnej presji, poczułem coś takiego, że może by warto to sprawdzić, jak to wygląda, nie? No i wystartowałeś jako pierwszy start, wybrałeś sobie Mistrzostwa Polski. Nie pamiętam ciągle. Polskiego Związku Karate Kontaktowego. Za długa jest ta nazwa po prostu. No, to zrobić skrótem, to było okej. Okay. No więc wygrałeś poważną imprezę. Czy ten głód walki rozbudził się jeszcze bardziej teraz? Czy mam taki plan, chcę jeszcze wystartować w Mistrzostwach Europy w Barcelonie. I tak jak jadąc tutaj, miałem jasny cel i dokładnie to był mój cel, zrobić te dwa złota. Nie przez jakąś przałowatość, tylko to jest zawsze moje takie podejście, często staram się gdzieś tam swoim ćwiczącym to przekazywać, że jak jedziesz na turniej, no jedziesz tam jako zwycięzca, nie? Niech w twojej głowie będzie no, chęć wygrania tego, bo jeżeli masz jechać, nie wiem, na wycieczkę, trochę tego nie widzę, nie? Jasna sprawa. I może i do Barcelony też mam konkretny zamiar, jakby się udało, jakby, że tak powiem, różne inne okoliczności przyrody jeszcze zadziałały, to może Mistrzostwa Świata jesienią zobaczymy. Konrad, no więc jakby z tego turnieju wracasz z trzema trofeami. Tak więc jest. Mamy pierwsze, wygrałeś Kumite, zostałeś mistrzem Polski, zostałeś mistrzem Polski w kata. No i do tego wszystkiego, w sumie mogli ci jeszcze dać najlepszego zawodnika, ale to ci zabrał Szymon Olbiński. Nie no, wiesz, ale dostałeś, uznanie, no. Dostałeś w zamian tego jeszcze ten wielki puchar za najlepszego technika tego turnieju. I to znowu, Jezu, powtarzamy, to jest okropne. W każdym razie miałem nadzieję, że ten puchar, jak wnosili cię na podium, będzie większy od ciebie, no ale trochę zabrakło. No minimalnie. Mam takie zdjęcie. Już nie pamiętam, w których zawodach, że przywozłem puchar i w klubie stoi mój syn przy nim i tak mówię, no że, mówię, może będzie wyższy, nie? I tak syn był wyższy od niego, to nie, to myślę, że Borysek będzie więcej taki. Czekamy będzie na to się musi będzie wydarzyć. Konrad, no dobra, czyli plany omówione. Chciałbym tylko jeszcze porozmawiać o tych walkach, które stoczyłeś, bo walk było trzy. Czy coś cię zaskoczyło po tej przerwie i wejściu w taki tryb walki rzeczywiście turniejowej, a nie sparingowej? Duża pewność siebie, to naprawdę, to mocno pracuję nad swoją głową, myślę jak chyba nigdy w życiu, w mojej karierze. Czułem, że to jest coś, czego potrzebuję i to bardzo i udało mi się to nieźle przepracować. W pierwszej walce czułem się bardzo sztywno, nie wiadomo, po takiej przerwie to nie to, mimo że gdzieś sparuję na treningach, na seminariach, to zupełnie nie to. Czułem taką sztywność, w kolejnej już no naprawdę, poczułem tą krew, nie? I poczułem, że to jest to co kocham. No, wróciło to coś. No dobrze, Konrad, to co? Ja ci życzę chyba dalej tej krwi. Przeciwników. Dokładnie, na pewno się widzimy w Barcelonie. No i co ci mogę powiedzieć? No, bez kontuzji i do przodu, nie? Zabierz kąpielówki. Ja nie wchodzę do wody, wiesz? A, okay. Nie lubię wody. Zimna jest na pewno. Nie, to jest zły plan. Nie zrobimy tego. Ale się zobaczymy. Dobra, Konrad, bardzo dziękuję. Biegnie, uciekaj do domu, bo późno. Do zobaczenia. Dzięki, biegnę. Do zobaczenia. Hej. O. Naszym sparring partnerem jest firma Vinicars. Wynajem samochodów dostawczych, osobowych oraz ciężarowych.